Witam, jestem Piterek, a to jest pierwszy film z serii Fully Automatic Colobot. Ogólnie projekt Fully Automatic Colobot wymyślony przeze mnie ma na celu takie oprogramowanie Colobota, aby dało się go przejść paroma kliknięciami. Niestety nie jest to w pełni możliwe, ponieważ czasami trzeba po prostu użyć gracza, ale chodzi o to, żeby tego gracza używać jak najmniej. Tak więc zaczynamy od misji pierwszej, czyli Departure. Play. Przepraszam za jakiekolwiek niedogodności, jakie mogły teraz wystąpić. Nie wiem, czy dobrze słychać dźwięk, ale po prostu czasami jest tak głośny, że dałem już naprawdę na minimum. Bo nagrywałem już wcześniej parę wersji tego filmiku i po prostu dźwięk z gry był za głośny. Ale myślę, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Przecież chodzi tylko o to, żeby pokazać. Dobrze, statek gotowy. Możemy zaczynać. Ogólnie w misji chodzi o to, żeby przygotować statek do wylotu, czyli przynieść do niego czarną skrzynkę za pomocą Trap Grabbera, gdyż czarna skrzynka znajduje się na górze, a on musi tam wejść. Czyli musimy zbudować Trap Grabbera, a żeby to zrobić, musimy najpierw wiedzieć, jak to zrobić. Czyli potrzebujemy Research Center. No, a do tego potrzebna jest energia, dlatego jest pierwsze programie Power RC, czyli bateria dla Research Center, centrum badawczego. Tak się posługuję już angielskimi nazwami, bo nie mam prostej wersji Colobota. W ogóle to jest demo. Tak swoją drogą. No bo nie mam pełnej wersji, no trudno. No, jak widać, pierwszy program zadziałał perfekcyjnie. Teraz trzeba właśnie zbadać te plany, no i teraz trzeba dać Titanium do fabryki robotów, która jest w pobliżu. Tak, ten bot teraz błądzi, dobrze widzicie, ale to jest, że tak powiem, ja to już ogarnąłem, ponieważ on próbuje się dostać do jednego Titanium, które według niego jest dla niego niedostępne. Oczywiście może tam dojechać, ale niestety Colobot no, nie jest perfekcyjny, czasami ma takie błędy, ale dzięki mojej obsłudze błędów ten program się nie zatrzymuje, tylko szuka aż do skutku. Właśnie. Teraz właśnie w tym momencie znalazł Titanium, które jest na statku. Bliżej. I on już do niego potrafił dotrzeć. A chodzi o to, żeby po prostu się nie zatrzymywać. Żeby program się nie zatrzymywał i żeby nie trzeba było czytać go od nowa, tylko żeby wykonywał swoje zadanie do końca. Tak. Nie Titanium i bot factory, to możemy zbudować Trap Grabbera. Trap Grabber się buduje. Co ten bot mi tutaj? No, on czasami po prostu lotniskowe, czy tam nie wiem, czy te kosmodromowe. Jakieś takie rzeczy robią. Dobra. Ale wracając do rzeczy, kolejny problem to jest Power Telie, czyli trzeba dać energię do Trap Grabbera. Dobra. Działa. Ostatni krok to jest odesłanie naszego Trap Grabbera na statek. Tak. I to byłby koniec. Teraz Trap Grabbera. Nie. Nie będę pisał programu od nowa. To jest... niestety się nie zapisuje, nie wiadomo dlaczego. Inne się program zapisują, ten się nie chce. Ale
ale mam go zapisany w folderze, więc tylko go załadować i puszczam. I to jest w sumie program, który ma wykonać, znaczy to jest program kończący misję w sumie. Jeszcze tylko, żeby wszystko było w porządku, to muszę siebie przenieść na statek. Tak. Pozdrowienia od mojego drugiego ja. No. Wracając do Trackgrabbera, on się właśnie wspina na górę z czarną skrzynką, czyli Blackboard. No, i znalazł, proszę bardzo, piękna, pomarańczowa, czarna skrzynka. Tak, wiem, czarne skrzynki zawsze są pomarańczowe. Gdzieś o tym czytałem. No. No i wraca na statek. Może trochę powoli, ale w sumie nie jest źle. Dość szybko. Biedna. No, są pojazdy, które poruszają się wolniej w kolobocie. No, pięknie położył na skrzynkę, czyli teraz nastąpiła wyjątkowa chwila. Uwaga, odlatujemy! Well done, mission accomplished. Jak widać, parę kliknięć. W ogóle nie używałem gracza w tej misji. Zgodnie z założeniami projektu Fully Automatic Colobot. Więc to był pierwszy film z serii Fully Automatic Colobot. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia. Pa, pa.